Turecki prezydent zagroził Izraelowi interwencją wojskową. To pokoło się niegasnącego konfliktu na linii Izrael-Palestyna, który zbiera śmiertelne żniwo w Strefie Gazy. Stosunki na linii Turcja-Izrael uległy gwałtownemu pogorszeniu po zaostrzeniu się konfliktu palestyńsko-izraelskiego na początku października ubiegłego roku. Turcja oskarżyła Izrael o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. W konsekwencji czego Izraelskie MSZ odwołało część swoich dyplomatów z Ankary. Teraz ze strony tureckiego prezydenta Recepa Erdoana padają groźby użycia siły. Izrael nie może zachowywać się w ten sposób wobec Palestyny, dlatego tak jak weszliśmy do Karabachu, tak jak weszliśmy do Libii, możemy zrobić z nimi coś podobnego. Nie ma powodu, abyśmy tego nie robili. Musimy tylko być silni, abyśmy mogli podjąć te kroki. W odpowiedzi na oświadczenie prezydenta Turcji szef izraelskiej dyplomacji napisał... Erdoğan idzie w ślady Sadama Husajna i grozi atakiem na Izrael. Powinien po prostu pamiętać, co się wówczas wydarzyło i jak się to skończyło. Według źródeł palestyńskich w wyniku trwającej od ponad 9 miesięcy operacji armii izraelskiej w strefie Gazy zginęło ponad 39 tysięcy cywilów. Liczbę rannych szacuje się na ponad 90 tysięcy. O niezwłoczne podjęcie kroków, które doprowadzą do rozejmu w strefie gazy, zaapelował do izraelskiego prezydenta premier Wielkiej Brytanii.